Panie marszałku, Wysoka Izbo, wszyscy zazdroszczą województwu śląskiemu. Nic dziwnego, poseł z Katowic to jednocześnie premier, który stworzył doskonały program dla województwa śląskiego, zwany Planem Morawieckiego. Nic, tylko się cieszyć. Miliardy złotych dla województwa na drogi, na kolej, na szeroko rozumianą infrastrukturę, to środki na gospodarkę, na przemysł. Można by bardzo długo wymieniać, dodam tylko jeszcze o nowoczesnych technologiach. Są to rzeczywiste problemy regionu, ale, i tutaj pewnie zaskoczę przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, po papierowych drogach nie da się jeździć. Aby uzasadnić postawioną tezę, posłużę się przykładami. S1, której rozbudowę w rejonie Sosnowca zaplanowano w planie Morawieckiego na 2017 rok. Jak było, tak jest. Czy modernizacja dworca PKP w sosnowieckiej dzielnicy Maczki, również realizowana tą samą technologią. Nie wspomnę już nomen omen o nowoczesnych technologiach. Żaden z nich nawet nie ruszył. Kiedy zatem przejdziecie państwo od słów do czynów? Bo faktycznie, i chylę tu czoła, mówić potraficie pięknie, a jeszcze lepiej potraficie pisać, czego najlepszym przykładem jest wspomniany program dla Śląska. Lecz ludzi należy szanować, a nie złodzić i składać puste obietnice umieszczone jedynie na kartkach papieru. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.